Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak działa wtyczka Fruity Fest Dist. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Tips i kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko, witając Was w kolejnym programie z serii. Dzisiaj opowiemy sobie o jednej z podstawowych wtyczek do miksowania tak naprawdę. Fruity Fest Dist, tudzież Fruity Fest Distortion, co stoi za słowem, oczywiście tłumacząc distortion na polski, przesterowanie. Cóż to jest takiego, moi drodzy? W dużym skrócie przesterowanie to jest zniekształcanie dźwięku mające na celu wykreowanie harmonicznych do niego. Jak to działa, to dzisiaj się przekonamy za pośrednictwem tej właśnie wtyczki. Poniekąd omawialiśmy to już przy okazji chociażby wtyczki Fruity Wave Shaper, ale dzisiaj kolejna wtyczek w arsenale FL Studio, czyli Fruity Fest Distortion, którą mamy tutaj. I do dzisiejszej prezentacji ja wybrałem sobie 808 o takim oto brzmieniu. No, czy to brzmienie jest przyjemne, czy nie, no to już zależy od Waszych indywidualnych preferencji. Niemniej jest to czysto, moi drodzy, prezentacyjny przykład, także nie wczuwałbym się w to za bardzo. Tutaj oczywiście interfejs nie jest skalowalny, ale myślę, że w niczym nam to nie będzie za bardzo przeszkadzać. I tutaj mamy brzmienie, moi drodzy, nie potraktowane żadnym efektem. Natomiast jeżeli włączymy sobie Fruity Fest Distortion, to nagle usłyszymy, że brzmienie jest inne. O wiele bardziej nasycone, o wiele bardziej zniekształcone i tak naprawdę na tym opiera się działanie tej wtyczki. Po kolei omówmy sobie zatem jej interfejs i do czego służą poszczególne elementy, a nie ma ich za dużo, moi drodzy. Zacznijmy sobie od gałki, którą mamy po lewej stronie, która ma podpis pre. To jest tak zwany preamp, który decyduje o tym, jak dużo sygnału, a w zasadzie jak głośno sygnał z channel rack, czyli z wtyczki generującej generalnie brzmienie, jak dużo tego sygnału pod jaką głośnością jest wpompowywane do wtyczki Fruity Fest Distortion. I w tym momencie mamy to ustawione na mniej więcej 67%, jeżeli zdejmiemy sobie to do zera, to mamy tych procent 33, czyli ta gałka nie do końca reprezentuje faktyczną wartość. I tak jak słyszymy, jest nieco delikatniej, natomiast jeżeli wrzucimy sobie tego więcej, to nagle okazuje się, że ten przester jest dużo, dużo silniejszy. I decyduje o tym, moi drodzy, kolejna gałka, czyli threshold, która ustanawia nam punkt, w którym tak naprawdę ten przester zostaje wprowadzany. Jeżeli ustawimy sobie niżej threshold, to automatycznie to, ile sygnałów pompujemy do wtyczki, też ma troszeczkę inne przełożenie na brzmienie tego przesteru. Czyli im niższy threshold, w tym przypadku tym mniejszy przester, w zależności od tego, jak dużo wpompujemy sygnału do wtyczki. Jeśli threshold będzie niżej, to oczywiście jest wizualna reprezentacja tego, co robimy. To już przy niższych wartościach wejścia preampu będziemy słyszeć większy przester. Tak to mniej więcej wygląda, ta zależność pomiędzy tymi dwiema gałkami. Dalej mamy, moi drodzy, mix. Czyli tutaj możemy zdecydować, ile procent oryginalnego sygnału względem tego, który opuszcza wtyczkę Fruity Fest Distortion, będziemy słyszeć w głośnikach. I w ten sposób uzyskujemy połowiczny miks tego, co wpływa do wtyczki i tego, co z niej wychodzi. Jeżeli gdzieś tam w tle chcemy zachować sobie oryginalne brzmienie, lekko tylko domiksowując ten sygnał nasycony, to jest to właśnie gałka, która temu służy. Dalej mamy, moi drodzy, post. Tak jak zdążyliście zauważyć, w momencie, kiedy wpompowujemy dużo sygnału do wtyczki i ten przester jest silny, to nasza 808 wydaje się brzmieć dużo głośniej i post to jest tak zwany post gain, czyli po wprowadzeniu wszystkich zmian związanych z przesterowaniem za pomocą tej wtyczki, możemy zdecydować, jak głośny sygnał tę wtyczkę będzie opuszczał. Nie wpływa to oczywiście na sam charakter przesteru, niemniej wpływa na to, jak głośno słyszymy sygnał opuszczający Fruity Fest Distortion. I ostatnia rzecz, czyli ten przełącznik decyduje w zasadzie o charakterze przesteru, o tym, jak on brzmi, to też będzie znajdować swoją wizualną reprezentację w tym panelu po prawej stronie. W dużym skrócie oznacza to tyle, że zmienia nam się charakter wprowadzanej zmiany, charakter wprowadzanego przesteru. No i w zależności od tego, jak poustawiamy sobie te gałki,
to też będzie się zmieniał charakter przesteru. I to z grubsza jest, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o działanie wtyczki Fruity Fest Distortion. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to było kolejne Selfmade Tips jak co wtorek o godzinie 18. Jeśli znajdziecie chwilę, wbijajcie też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, Instagrama, wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Selfmade Beats i dołączajcie do facebookowej grupy oraz fanowskiego serwera na Discordzie, gdzie staramy się rozwijać nasze muzyczne zainteresowania i umiejętności. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszłym tygodniu, punktualnie we wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.